фильм нормальный. Не могу не пошить с твоей стороны, не могу, не могу. Смочку. Jestem Daenerys Targaryen, pierwsza tego imienia, zrodzona z burzy, niespalona, matka smoka. I tak dalej. A tak naprawdę to jestem Dorota i witam was gorąco na moim kanale Dorota z Freaks. Nareszcie przedstawiam wam kolejną charakteryzację i to charakteryzację z Gry o Tron, co również mnie bardzo cieszy. Wiem, że wśród was jest wielu fanów tego serialu i również do nich należę. A ponieważ teraz śmiga siódma seria, właściwie się już kończy, to doskonała okazja, żeby wcielić się w jedną z głównych bohaterek i jednocześnie jedną z najsilniejszych postaci kobiecych w kinie chyba, ever. Nie w kinie, w telewizji. Byłam osobiście bardzo podekscytowana tą metamorfozą i szczerze mówiąc nie wierzyłam do końca, że uda mi się uzyskać jakiekolwiek podobieństwo do aktorki grającej właśnie Daenerys. I powiem tylko, że jestem sama miło zaskoczona. Oczywiście oprócz makijażu i body paintingu, bo ubranko jest oczywiście namalowane, rzeczą, która bardzo robi całą tę charakteryzację, jest oczywiście peruka. Jestem tym bardzo podekscytowana, bo chyba pierwszy raz dzięki peruce właśnie udało mi się tak dobrze, no nie wiem, poczuć postać. Mogłabym w niej zostać po prostu cały dzień. Jak jakiś narcyz, po prostu ciągle chce się przeglądać w lustrze. A peruka pochodzi ze strony Ivaher. Oczywiście wszystkie linki znajdziecie w opisie pod spodem. Link do samej peruki i do strony w ogóle. Jest to moja pierwsza peruka typu lace front, czyli przyszła z taką siateczką, którą musiałam sobie dobrze tutaj wyciąć i dopasować. I oczywiście, kiedy ją dostałam, nie miała tych warkoczyków, musiałam ją sobie uczesać. Były już te śliczne loczki, bardzo mi tutaj pasowały. I oprócz tego, że ja mam jakiś wielki łeb i masę włosów i ona po prostu, o, troszkę mnie ciśnie, to jestem nią zachwycona. I wiem, być może Daenerys nie miała całkiem białych włosów, tylko takie, wiecie, lekko żółtawe, jak to blondynka. Ale jestem bardzo zadowolona, że wzięłam właśnie białą, bo ona w zależności od światła bardzo różnie wygląda i jest też uniwersalna, myślę, że nieraz ją jeszcze wykorzystam. I to chyba tyle wstępu. A co do peruki, to gdybyście mieli ochotę sobie zamówić takiego lub innego wiga na stronie Ivaher, to możecie wykorzystać kupon rabatowy 15% i podczas zamówienia wpisać hasło Dorota. I to wszystko. Biegniemy malować. Ponieważ i tak założę perukę, już teraz zawczasu pozbędę się włosów. Oczywiście zakładam tylko czepek, specjalny czepek pod perukę. A makijaż zacznę oczywiście od podkładu. Będę używać kilku kolorów podkładu w sztyfcie z Kryolana. A zacznę od takiego nieco opalonego, ponieważ jestem trochę opalona wbrew pozorom. Jak widzicie, na twarz nie nakładam go prosto ze sztyftu, bo nie lubię tego efektu, bo nakłada się trochę za dużo podkładu według mnie, natomiast na szyi już się tak tym nie przejmuję. Następny kolor jest ciemniejszy, często używam go do konturowania, bardzo dobrze się do tego nadaje. I tym razem też konturuję twarz, właściwie staram się nadać jej trochę inne rysy, więc przyciemniam i zwężam trochę żuchwę. A także boki twarzy, mniej się tutaj skupiam na konturowaniu kości jarzmowej. Oczywiście przy wszystkich krokach w tym makijażu przykładem jest dla mnie zdjęcie Daenerys, czyli Emily Clarke. Ma ona też takie charakterystyczne zwężenie u nasady nosa, to również próbuję uzyskać przyciemniając to miejsce. Następny odcień to bardzo jasny beż, ale jeszcze nie biały. I nim rozjaśniam wszystkie te bardziej wystające elementy twarzy. Oczywiście kieruję się nie swoimi własnymi rysami, tylko tymi, do których dążę. Elementem, na którym zwróciłam szczególną uwagę, jest broda. Muszę ją bardziej uwypuklić i uwydatnić,
ponieważ ja brody nie mam prawie wcale, a Emilia ma ładną, pociągłą, więc muszę ją troszeczkę uwydatnić. I czas na przypudrowanie. Tutaj pokazuję Wam akurat puder cielisty, ale w rzeczywistości na te najjaśniejsze miejsca użyłam pudru białego, a na całą resztę twarzy ten, który właśnie przed chwilą widzieliście. To było konturowanie na mokro, teraz żeby cały efekt podkreślić, przechodzimy do konturowania na sucho. Używam do tego dwóch odcieni, które przed chwilką widzieliście w paletce, w dolnym rzędzie, pierwszy i drugi od prawej. Chłodnym brązem podkreślam tylko te wgłębienia przy nosie. Tym, co robi bardzo dużą różnicę w tej metamorfozie, są brwi. To, co muszę zrobić, to dosyć mocno je pogrubić, wydłużyć, przyciemnić, sprawić, żeby były prostsze i takie jakby nieco zmartwione. Najpierw obrysowuję je w taki kształt, jaki chcę, aby miały, potem je wypełniam, a następnie dopieszczam, dorysowując tak jakby pojedyncze włoski, takim naprawdę mikro pędzelkiem. Oczywiście wyczesuję je też, układając włoski w pożądany kształt. Pomada do brwi jest w ogóle czarna, ale przez to, że tak delikatnie ją rysuję, to nawet tego nie widać. A na koniec jeszcze tym podkładem, którego używałam wcześniej, dopieszczę ten kształt, nieco je jeszcze opuszczę. Makijaż oczu zacznę od tego, że delikatnie powieki przypruszę różem do policzków. Tego różu prawie nie będzie widać, ale powieka będzie wyglądała na taką zdrowszą i naturalniejszą. A ten trik może Was zdziwić. Różową konturówką do ust podkreślam kącik i część linii wodnej, bo to wbrew pozorom bardzo otwiera oko. Jest to może trik nie na co dzień, ale do charakteryzacji jak najbardziej. Jaśniejszym z brązów, które przed chwilą widzieliście, zaczynam budowanie powieki. Starannie blenduję, bo ma to wyglądać naturalnie. Tym samym chłodnym beżem podkreślam dolną powiekę tak, żeby uwydatnić jej wypukłość. Jedyne uzasadnienie do tego jest takie, że tak po prostu ma ta aktorka. Następnie w załamanie powieki i zewnętrzny kącik dodaję jeszcze ciemnego brązu i dobrze blenduję z tym jaśniejszym. Kolejny krok, czyli eyeliner, pewnie mogłabym sobie darować, ale ponieważ chcę tutaj wydobyć i uwypuklić podobieństwo, więc mogę sobie pozwolić na to, żeby niektóre elementy były troszeczkę bardziej przerysowane, a nie naturalne, a eyeliner pomoże mi w tym, żeby to oko było troszeczkę bardziej otwarte i bardziej migdałowate zamiast okrągłe. A kreskę rozcieram jeszcze brązowym cieniem, natomiast kąciki rozświetlam najjaśniejszym cieniem z palety. No to jeszcze tusz na górne i dolne rzęsy i oko jest gotowe. A następnym elementem twarzy, który pomoże mi się upodobnić do Emily Clark, są usta. Aktorka ma pełne usta i ja również, ale kształtem nieco jednak się różnimy. Powiększam więc górną wargę, żeby dostosować proporcje. Zmieniam też nieco kształt łuków w górnej wardze, tak żeby były troszeczkę bardziej szpiczaste. I rozjaśniam też krawędź górnej wargi, bo zauważyłam, że jej się tak ślicznie tam światło właśnie odbija w tym miejscu. Matową pomadką dodaję jeszcze nieco różowego tonu. Aktorce, do której się upodobniam, robią się takie specyficzne cienie w kącikach, więc to też postaram się uwzględnić. Na koniec, jak wisienka na torcie, ląduje na policzkach róż, a policzki Daenerys ma pięknie i zdrowo zaróżowione niczym malinki. No i co, kostium Daenerys sam się nie namaluje. Więc przechodzimy do tegoż właśnie etapu. Okazało się, że mam w swoich zbiorach farbę wodną w idealnym kolorze pasującym do jednego z kostiumów Daenerys, więc właśnie ten kostium wybrałam. I tak się składa, że ten kolor jest naprawdę piękny. Szablon, który tu widzicie, jest to szablon do face i body paintingu, który zamówiłam już jakiś czas temu z dużym zamówieniem na stronie Face Painting Shop. Jest to strona angielska.
Nie jest to pewnie dokładnie taki wzór, jaki ma Daenerys na sukni, ale who cares, ważne, że dobrze wygląda. Maluję oczywiście również naszyjnik z kłem, albo pazurem, nie jestem pewna. Oczywiście dodałam też cienie, bo nie możemy tego tak płasko zostawić. Tutaj również doskonale sprawdził się ten chłodny brąz, którego używałam wcześniej, a na koniec same brzegi jeszcze podkreślam czarnym cieniem. No i oczywiście na koniec biała tłusta farba, żeby podkreślić miejsca, w których odbija się światło. No i oczywiście zostały jeszcze soczewki. Z tą Daenerys to jest tak, że ona w serialu ma zielone, a w książce fioletowe oczy, ja wybrałam zielone. No i oczywiście moja perełeczka, oczko w głowie, nowa peruka. Tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda jeszcze przed założeniem. A tutaj już po. Ja się do tej pory nie mogę nadziwić, jak ona super dopełnia po prostu całą tę metamorfozę. Dajcie znać, czy Wam również się podoba. No i oczywiście dziękuję Wam za to, że byliście dzisiaj ze mną. Subskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco, żeby nic Was nie ominęło. Łapki w górę również mile widziane. No i do zobaczenia już niedługo. Chodź, mam chodź. Smoka! Czekaj, nie widać Ci smoku. Zrób jak smok. Ale tu. Ej, na co ja to do filmiku? Pewnie.